dzisiaj, jeżeli... czy jeszcze raz wzięłaby Pani ten kredyt frankowy? Nie. Jednak ten stres nie był, nie jest warty. Nie, nie jest tego wart. To, no ja myślę, że kilka lat straciłem swojego życia przez ten stres, który miałam. Oczywiście zanim bank rozwiązał ze mną umowę, no to były bardzo nieprzyjemne telefony od indykatorów, które się zaczynały od 6.59, które były nawet do 21.59. Dużo było takich telefonów? Bardzo dużo. Bardzo jak, dużo. Wyglądały, jak wyglądała taka rozmowa? No oczywiście traktowanie mnie jak najgorszego, nie wiem, przestępca, kogoś, kto ma w nosie swoje, cały czas mi wmawiali, że ja unikam, że nie chcę płacić. Absolutnie tam nie miało znaczenia, co ja w ogóle mówię, bo oni tak robili swoje notatki na ten temat. Kiedy prosili mnie o podanie daty konkretnej, kiedy spłacę, ja im na to odpowiadałam, że nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy im powiedzieć, bo jestem bez środków do życia i nie wiem, kiedy będę miała następne pieniądze, natomiast będę robić wszystko, żeby te środki pozyskać i je przekazać. Tak? To znaczy, że pani nie chce, pani się tutaj wycofuje. I mi wmawiali takie rzeczy, które... No sporo się napłakałam przez te telefony. Bardzo długo to trwało. A czy mówiła mi pani wówczas, miała pani już świadomość tego, że to jest kredyt frankowy i że tak naprawdę mogła pani być wciągnięta w to wszystko, bo przecież to było przez właśnie wzrost tego kursu. Czy mówiła im pani na infolinii o tym, że to przez to nie może pani regulować, właśnie między innymi przez na to? Na pewno. Gdzieś tam przy którejś rozmowie wspominałam o tym, bo to było dla mnie bolesne właśnie ta wysokość tej raty, która tak bardzo się podniosła do góry. Miałam indykatorów, którzy przyjeżdżali do mnie do domu. Jak to wygląda? Niech pani o tym więcej opowie. No, jak sobie z tym radzić? Pan, taki dosyć duży. Ja zawsze ich nazywam, to są tacy smutni windykatorzy terenowi. No czy taki smutny wrażenie, pan właśnie przyjechał. Mam wrażenie, że mają takie smutne twarze. Tak, specyficznej urody. Bałabym się, gdybym spotkała tego pana. Specyficznej urody, czyli taki 2x2. Tak. No i pan mi tłumaczył, że muszę zapłacić ratę, bo jak nie, to się będzie działo złe rzeczy. A tak mówię wprost, że będą się działy złe rzeczy, czy to raczej było tak podświadomie przekazywane? No przekazywał to w taki sposób, że... Takie pani odebrała wrażenie po prostu. Takie odebrałam wrażenie, natomiast... No, wiadomo, jakby do mnie przyjechał taki pan 2x2, to też bym raczej nie chciał z nim dyskutować. Tak, no i pan mówi, że tutaj trzeba płacić, bo jak nie, to konsekwencje będą przeraźliwe, straszne i okrutne. Straszenie komornikiem na pewno. O tak, tak. Tak, bo to zawsze tak... Tak, mówią o komorniku, o kosztach, jakie wtedy wzrosną, że to w ogóle już wtedy będzie dla mnie najgorsze rozwiązanie i tak dalej. No więc, no bałam się potwornie. Czy pojawiła się ze strony banku jakaś propozycja restrukturyzacji, spłaty? W okresie 10 lat taką restrukturyzację miałam chyba dwukrotnie. Okej. Okay. Rzeczywiście były takie momenty. I ten wówczas, był, jak wyglądała ta restrukturyzacja? Wyglądało to w ten sposób, że płaciłam chyba zdaje się za jakąś tam tylko kwotę, już nie pamiętam, jakąś część raty. Setki pewnie, tak? Już teraz nie pamiętam. W każdym razie... I przez jakiś okres? Tak, przez okres pół roku. Ja wtedy pamiętam, że to była kwota 140 czy 240 zł. Tak zwane wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe, dokładnie. Natomiast no... Czyli to nie była taka restrukturyzacja, tylko takie wakacje kredytowe. Tak. Okej, czyli tutaj bank szedł na rękę. Ta rata rosła, więc... Tak, no bo ten kapitał był doliczany do następnych rat, więc te raty rosły automatycznie, bo ten okres pół... Czyli płaciła pani same odsetki, a następnie ta rata rosła z racji tego, że nie wydłużał się okres kredytowania, tylko on zostawał taki sam, a kwota tego kapitału była doliczana do kolejnych rat. Tak. Jasne. Także było... Ale na etapie przed wypowiedzeniem umowy, kiedy już te płatności się przestały pojawiać z pani strony z racji sytuacji, to czy była jakaś propozycja banku rozwiązania tego w sposób polubowny? Była jedna propozycja ze strony banku, która była dla mnie kompletnie nie do przyjęcia. Chcieli, żebym natychmiast wpłaciła kwotę, zdaje się, tam było 30 coś tysięcy złotych. I rozłożenie rat, gdzie rata by wtedy miała chyba była 2800 czy 2800. Czyli restrukturyzacja miała wyglądać tak, że osoba, która nie ma pieniędzy, ma zapłacić
Bo ja chcę dobrze to zrozumieć. Tak. Znaczy ja się z tym spotykam na co dzień, ale chciałbym, żeby osoby, które będą nas oglądać, żeby to zrozumiały. Czyli pani restrukturyzacja, pani mówiła im, że na chwilę obecną nie ma pani środków do życia, po czym ktoś zaproponował pani spłatę w wysokości 36 tysięcy złotych. Jednorazowo. I podwyższenie raty o 1000 złotych. Dokładnie tak. Tak, to naprawdę, myślę, że to bardzo ciekawa propozycja. Bardzo ciekawa, bo pamiętam, że pewnie długo pani rozmawiałam, to się zaśmiałam. Ja mówię, czy pani sobie zdaje sprawę, że nie mając pieniędzy na ratę 1800, będę miała na ratę 2400? To jest ważne, co pani mówi, bo to pokazuje pewien absurd, tak? No, absurd. Restrukturyzacja powinna wyglądać w ten sposób, że albo jest pani wydłużony okres, przez co ma pani mniejszą ratę, albo bank rezygnuje z części swoich zarobków tylko dlatego, żeby mogła pani spłacić, tak? A w tym wypadku bank stwierdził, ok, to w takim razie przyciśnijmy ją, niech nam zapłaci jeszcze więcej. Dokładnie. A jak nie, no to zlicytujemy jej mieszkanie. No moim zdaniem to nie jest dogadywanie się w żaden sposób. Także jak usłyszałam tą propozycję, to no to taki był śmiech przez łzy. No i znowu popadłam w czarną rozpacz, to było nie do przyjęcia w ogóle. No gdzie? Jak ja takiej raty nie mogę spłacić, to jakim cudem mam spłacić jeszcze wyższą? A niech pani mi powie jeszcze, jeżeli chodzi o te zobowiązania, bo podejrzewam, że tam była zdolność kredytowa, to były zobowiązania w innych bankach, czy to były parabanki? I parabanki, i zwykłe banki, tak. Okej. Okay. No już ratowałem się gdzie mogłem. Na wszelkie sposoby starałem się tylko, żeby jak najszybciej z hipotekę spłacić, żeby hipotekę spłacić. Jasne. I powiedzmy tutaj to wszystkim szczerze, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo po pierwsze zamienia pani kredyt hipoteczny, nawet frankowy, ratując się na chwilę, a powiedzmy sobie szczerze, chwilówki czy parabanki z reguły doliczają, często doliczały w owym czasie 100%, tak? Tak, czyli brała pani powiedzmy 3 tysiące, musiała pani płacić 6, brała pani 9, musiała pani spłacić 18, tak? Wiemy, jak te instytucje działają. Co więcej, nawet kredyty gotówkowe w bankach, one zawsze są obarczone wysokim oprocentowaniem, dodatkowo doliczane są prowizje, jakieś dodatkowe ubezpieczenia i tak dalej. I to też nie jest żadne rozwiązanie długofalowe, prawda? No nie jest. Już w ramach desperacji samochód był już zastawem dla banku, który też na ten moment trafił, ale też mi się udało w ostatniej chwili z licytacji ściągnąć. No ale to są koszty, które były niepotrzebne. Ja ze strachu przed utratą mieszkania na tamten czas byłam w stanie zrobić wszystko, żeby tylko je ratować. Oczywiście cały czas z nadzieją, że mój los za chwilę się odmieni, że będę miała odpowiednie zarobki i będę mogła wszystko unormować. Niestety los dał mi przyczepkę w nos i pokazał, że wcale tak życie nie jest kolorowo i fajne. Jeszcze bym chciał wrócić do tej windykacji, do tego smutnego pana. Jakby pani mogła więcej opowiedzieć o jego wizycie. Czy tam było jakieś na przykład oklejanie? Bo wiem, że banki tego nie robią, tak? Najczęściej robią to firmy chwilówkowe, ale powiem szczerze, że tutaj pani mówiła, że o takim panu 4x4, a powiem szczerze, że w bankach z reguły ci windykatorzy terenowi zawsze byli tacy ugrzecznieni, tak? To była ugrzeczniona wersja, to nie był cham, który przed i mi tutaj baseballem straszył, Ale pan, który był ubrany w garnitur, pan, który miał wizytówki już sobie, miał kajeciek. Tak. No tylko twarz miał taką wygląd srogi. Umówmy się, że gdyby był ubrany w dresach i stał gdzieś w ciemnej kamienicy, no to bałabym się wejść. To 3 metry by go pani omijał. No oczywiście był grzeczny, elokwentny. Tak. No i dało mi tylko do zrozumienia, jakie konsekwencje mnie czekają. I że czuła pani, że w jakiś sposób pani grozi? Że wywiera presję. Presję. No bo takie groźby jako groźby nie padały, to były raczej właśnie rozmowa o tym, jakie konsekwencje mogą się zadziać. Jasne. W momencie, kiedy oni cały czas stwierdzili, że unikałam. No, dla banku unikałam, dla mnie to była po prostu niemożność spłaty. I to mnie bardzo bolało, bo staram się być uczciwym z człowiekiem, który za swoje zobowiązania bierze pełną odpowiedzialność. No i brak możliwości wywiązania się z tego wszystkiego jest dla mnie ogromnym stresem i no ja nigdy wcześniej nie miałam problemów finansowych. Nigdy nie brałam kredytów, nigdy nie pożyczałam pieniędzy, po prostu. I dla mnie to było ogromne obciążenie psychiczne, że ja jestem gdzieś coś komuś winna i że nie mogę się wywiązać z danego słowa.
bardzo źle to na mnie wpływało. To był pierwszy, ten kredyt hipoteczny był pierwszym takim zobowiązaniem. Czyli pierwsze mieszkanie, można powiedzieć. Pierwsze mieszkanie, pierwszy kredyt. A propos tego, że ten windykator zachowywał się, że tak powiem, tak po ludzku, to jest następny przykład, dlaczego warto się trzymać banków i jak brać te zobowiązania w bankach. No bo jednak tam ten poziom w jakiś sposób jest zachowany. Jeżeli spotkałaby się pani z windykatorem firmy chwilówkowej czy parabanku, byłoby, niech pani mówi, że znacznie gorzej. Wierzę. Wierzę i potwierdzam. Tak jest. Miała pani do czynienia? Tak, miałam z parabankiem, natomiast na szczęście mi się udało bardzo szybko tę sprawę załatwić. No ale to było tak, że ja pożyczyłam 2000 zł na jedną ratę właśnie. Na jeden miesiąc. No i musiałam wtedy spłacić po miesiącu chyba około 3000. Tak. Czyli plus 50%. Plus 50% było jak nic. Na szczęście wtedy udało mi się te pieniądze zorganizować i zamknąć sprawę. A nie, przepraszam, nie miesiąc. Miałam chyba 3 miesiące. W czym właśnie jeden miesiąc był taki, że miałam ciężko z terminem. I zdaje się, że tego dnia, bo to zawsze do mnie dzwoniono, że proszę przyjść tutaj uregulować ratę, że dzisiaj jest ten termin. Tak, miałam chyba, no nie wiem, może z 2-3 dni nawet obsługi takiej płatniczej. No i przestali być mili, uprzejmi. Naprawdę było niefajnie, zaczęły się jakieś takie dziwne teksty w stosunku do mnie. I pamiętam, że mówię, Boże, jak najszybciej to zamknąć, żeby nie mieć z tymi ludźmi nic do czynienia już więcej. No. Tak, w takich sytuacjach często zdarzają się na telefony do sąsiadów. Tak. Do mojej przyjaciółki zadzwoniono. Do mojej przyjaciółki zadzwonili. No właśnie, o tym mówię. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś, od niej akurat dostałem feedback, że, tak. Że taka akcja miała miejsce. Może jeszcze gdzieś dzwonili, w ogóle nie wiem skąd oni mieli numer telefonu do niej. Absurd jakiś. Zanim pani przestała regulować raty kredytu frankowego, to już wiemy, że pojawiły się w międzyczasie inne zobowiązania, tak. Chwilówki. Czy inne kredyty, które żeby mogła pani spłacać i tak naprawdę co to dało? W zasadzie nic nie dało, oprócz depresji, której się nabawiłam. Przesunęła pani termin spłaty, tak? Czyli ale z kolei wzrosło pani zobowiązanie, tak? Znacznie. Co więcej, zamiast jednego miała pani już kilku wierzycieli, tak? Czyli kilka, że tak powiem, kilku smutnych panów się dobijało do pani drzwi. Kilka razy więcej telefonów i kilka razy więcej nerwów. Zgadza się. Co dzisiaj bym pani doradził? To, żeby pani stanęła w momencie tym pierwszym, czyli pojawia się pierwsza niewypłacalność i to jest ten moment, w którym rozmawiamy z bankiem, ten moment, w którym z bankiem próbujemy kredyt restrukturyzować i w tym momencie z bankiem rozmawiamy, a jeżeli nie można z nim rozmawiać, a mamy do czynienia z kredytem frankowym albo kredytem, który po analizie okaże się, że zawiera jakieś wady czy klauzule abuzywne, no to podejmujemy walkę, tak, na tym etapie. Jeżeli nie mamy środków na spłatę, nie powinniśmy w tym momencie zawierać dodatkowych umów. Dzisiaj pani to na pewno bardzo dzisiaj dobrze to wie. Wiem. Tak. Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to powiedziałabym sobie, dziewczyno, nie rób tego. Po prostu idź i walcz. Tak. Dla mnie wtedy niepłacenie raty, no to już pomijam ten taki aspekt, że dla mnie psychicznie jest to źle i sumienie mnie gryzie, no bo nie jakby zobowiązania nie dopełniam, ale nie wiedziałabym, znaczy nie wiedziałam, że można z takiej sytuacji wyjść. Dla mnie to no, niepłacenie, no to jest koniec, tak, no, do widzenia. A tu się okazuje, że warto walczyć, że jest szansa, żeby coś z tym zrobić. A ja powiem jeszcze tak, że w momencie, kiedy przestaje pani spłacać ratę, bo pani nie stać w tym momencie na spłatę tej raty, po prostu nie ma pani środków i nie bierze pani następnych zobowiązań, to dosyć, że pani robi coś dobrego dla siebie, to jeszcze robi pani coś dobrego dla innych. Bo teraz tak, tych pozostałych, jeżeli nawet pani weźmie, to i tak pani nie spłaci, bo tak naprawdę wzrosną pani koszty. Tak. A robi coś pani dobrego dla siebie, ponieważ nie ma pani większej ilości zobowiązań. Mhm. Czyli to jest niespłacanie tego pierwszego to jest najlepsze wyjście dla wszystkich. Tak. Dla siebie, dla tego pierwszego również. No wiadomo, on szybciej nie dostanie środków, ale też szybciej będzie mógł się z panią dogadać. A w momencie, kiedy ma pani już kilku wierzycieli, to on musi czekać w kolejce tak naprawdę na te spłaty, nawet jeżeli będzie pani go chciała spłacać. No wiadomo, to wiemy dzisiaj, ale wiedza zawsze, że tak powiem, musi kosztować.
oby kosztowała zawsze jak najmniej. Zgadza się. No, dzisiaj tego żałuję, że tak postąpiłam, ale wtedy pamiętam, moja mama mi mówiła, no to trudno, przestań płacić, się zażynasz, po co to robisz, po co to robisz, ale dla mnie to, moje mieszkanie to jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu. No i uznałam, że muszę walczyć za wszelką cenę i wtedy nie wiedziałam, że można w taki sposób walczyć. Walczyłam w taki, jaki potrafiłam na tamten czas i z taką wiedzą, jaką miałam wtedy. I wydawało mi się, że niepłacenie od razu mnie skreśla i nie, no, stawia mnie na straconej pozycji, że się nic nie da zrobić.